110-lecie swojego istnienia obchodziła w sobotę Ochotnicza Straż Pożarna z Bełdowa Krzywej Wsi. To najdłużej działająca jednostka OSP na terenach wiejskich w rejonie łódzkim. Niecodzienny jubileusz był okazją do uroczystego apelu, który odbył się na placu przed strażnicą. Udział wzięli zaproszeni gościa, więc poseł Agnieszka Hanajczyk, starosta powiatu zgierskiego Krzysztof Kozanecki, wiceburmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Ewa Rywakowicz-Kukawska, przewodnicząca Rady Miejskiej Aneta Jakubowska oraz jednostki OSP z terenu gminy Aleksandrów Łódzki. Jubileusz był okazją do wręczenia odznak honorowych i odznaczeń za wysługę lat. Wiadomo, że w mieście jest to więcej wyszkoleni są strażacy, więcej doświadczeni. Ale my przeprowadzamy różne kursy, szkolenia i także się nie boimy. I dalej no, będziemy w sprawach, znaczy więcej gasić pożarów i więcej ratować, działać. Jednostka OSP w Bełdowie Krzywej Wsi liczy obecnie 36 druhów. Na relację z jubileuszu zapraszamy po kurierze.